ubiegłym roku były te jubileusze, które jubileusz biblioteki, jubileusz 20-lecia Opolskiej Jesieni Literackiej, a także mój jubileusz, więc pomyślałam, że jest dobrze zakończyć te 20 lat właśnie w tym roku i dać szansę innym, którzy mają więcej sił być może, więcej energii, no i będą w stanie swoim użytkownikom i naszym mieszkańcom zaproponować jeszcze większy wachlarz atrakcji i ciekawych zdarzeń, które mam nadzieję będą w naszej bibliotece. Istotne jest docenienie pracowników kultury. To nie jest tylko misyjny zawód, tak bym powiedziała, i to bardzo dobrze widać akurat aktualnie. I chciałabym, żeby oni mieli prawdziwą satysfakcję. Jaka będzie pierwsza książka, którą pani dyrektor na emeryturze przeczyta? Trudno mi powiedzieć, bo taki mam odłożony, nawet nie chcę powiedzieć półka, stosik, bo jest rzeczywiście tych książek dużo. Ale już tutaj także wspominam o tym, że na czytanie czeka 5-letnia Emilka, która chce z ciocią czytać i chce u cioci właśnie spać i czytać. I myślę, że to będzie jednak książka właśnie dla niej. I to będzie dla mnie również wielka przyjemność. Dyrektorem biblioteki będzie pan Marcin Duda, który współpracuje już ze mną od teraz już 7 rok, a jest kierownikiem oddziału dziecięco-młodzieżowego na Placu Kopernika. No i dał się poznać jako sprawny organizator, ale świetnie zorganizował zespół tam na placu Kopernika, ale ma też już takie sukcesy w organizacji imprez, w przyciągnięciu młodzieży do swojej biblioteki, na czym nam bardzo zależało. W takiej reorganizacji tego oddziału i stworzenia takiego osobnego miejsca dla młodzieży. Mamy bardzo wielu wolontariuszy, bo pod koniec ubiegłego roku było ich prawie 50. Także jest dla nich zaangażowanie. Oni też kreują wizerunek naszej biblioteki. Także dzieci, młodzież, rodzice, którzy są dla nas bardzo ważni w tamtym miejscu i w ogóle w całej bibliotece. No to jest coś, z czego jestem bardzo zadowolony, dumny i szczęśliwy. Będziemy realizowali program, który pani Elżbieta tworzyła i który musimy w tym roku zrealizować. Natomiast no, już teraz udało nam się i realizujemy program Kultury bez barier w projekcie Biblioteka tu chce być w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jest to ciekawy program, dlatego że on dotyczy wszystkich mieszkańców, a będziemy dostosowywali naszą ofertę kulturalną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szeroko rozumianymi. Jedna z najważniejszych instytucji w Opolu, nie tylko kultury, Biblioteka Miejska, bardzo chętnie, gęsto odwiedzana przez Opolan. No bez 20 lat pracy pani dyrektor na funkcji dyrektora i bez 45 lat w ogóle w bibliotece, myślę, że ta instytucja nie byłaby odbierana. Oczywiście pani dyrektor ma wokół siebie samych wspaniałych współpracowników, więc jest to element pracy zespołowej, ale bez tej duszy, zaangażowania, ciepła, którym pani dyrektor zawsze emanowała, tak by po prostu biblioteka dobrze nie była odbierana.